Kochani, co tu dużo mówić? 9 kilów nabite, dobra gierka, naprawdę dobra. Prawie całe EQ w niebieskich temach. Co się rzadko zdarza, że ma się full EQ i to w sumie takie, które naprawdę się przydaje. Full w niebieskich temach, które potem lekko zabrajdowałem oczywiście, żeby po prostu poprowadzić nas do zwycięstwa. No, ale gierka naprawdę udana. Mega fajna akcja. Jeżeli wam się spodoba, to pamiętajcie o łapce. I zapraszam was już do gierki. Mam nowego skina, jak widzicie zresztą sami, mega jest Omen, nazywa się Omen i uważam, że jest kozacki, co jak co, ale ten skin jest chyba moim ulubionym, no dobra, poza Dino, bo Dino to jest mój pierwszy oczywiście ulubiony skinik, nie ma opcji, żeby cokolwiek innego mi się bardziej podobało. Lecimy sobie na wypasioną wyrwę. Jeżeli odcinek wam się podoba, to pamiętajcie o lajku, pamiętajcie o subskrypcji, no i dobra. Lecimy na wyrwę i spróbujemy coś tutaj wychochoczyć. MK bardzo chętnie. Kurde, uciekł, on zaraz na mnie poleci od razu. Ja wiem o tym, że on na mnie poleci. Patrzcie na to. Ej, nie da się? Myślałem, że da się przez tą kratkę strzelać. Ale to głupie, jednak się nie da. Gdzie jest gość? Na górze? Na górze jest. Tu jest. Plecy czy gdzie? Jakoś cię. Gdzie on może być? On gdzieś tu wchodzi. Co się dzieje? Z drugiej strony. Z każdej strony. Wszędzie! Wszędzie są! Ja nie mam zbytnio ammo. Dlatego lecimy tutaj po amunicję. Rozglądamy się za siebie non stop. Dobra, ammo jest. O to chodzi. Najważniejsze, że ammo jest. Nie, nie mam nic do budowania. Dobra, mamy przekichane chyba. Coś tak mi się wydaje. Ale tam jest sztucer. Tak, wiem jak się nazywa, widziałem pod ostatnim odcinkiem. Wszyscy mi pisali, że się nazywa sztucer. O nie. Dobra, pozwólcie, że sobie ustawię tutaj wszystko, żeby było jak trzeba. Oni się tam nawalają, kurde. Dobra, mamy coś do budowania, chociaż cokolwiek. O to chodziło, żeby mieć chociaż jak najmniejszą rzecz i... Co? Co za głupie... Co jest? No wypuśćcie mnie! Shit. Są na górze czy gdzie są? Jakoś idzie. A to chami, prostak no. Czajcie, jak uciekł? Gdzie on jest? O nie! Ja się tak nie bawię. O! Szybko! Czy ktoś tu jeszcze jest? Dobra, na razie wypijam to. Wypijam jak najszybciej to, żeby chociaż trochę przeżyć. Żeby nie zginąć, tylko to jest najważniejsze, żebym przeżył to. Nie chcę zamieniać za MK, sorry, ale nie. Tutaj też nie. Ja tutaj poproszę pistolecik mi zamienić. Snajperka zawsze się bardzo przyda. Bardziej na pewno niż sztucer. Bo sztucera nie lubię zbytnio. Znaczy no wiadomo no. Czasem fajnie sobie postrzelać takim sztucerkiem. Bo jak wystrzelisz i trafisz, to... To jest fajna sprawa. To jest naprawdę spoko sprawa. Chyba wydaje mi się, że jest cisza tutaj w tym miejscu. Nikogo nie ma. Tak mi się zdaje, że już wszystkich się pozbyliśmy. A raczej oni sami się pozbyli. Nawzajem mamy, tylko dobiliśmy ostatniego. No cóż, no i tak można. I tak można. Zielona? Wow. Nie wiedziałem, że to jest zielone. Dobra. Czy tam mi się wydawało? Albo mi się wydawało, albo kogoś tam widziałem. Generalnie, kurde, jestem cały spalony, jak mogliście zauważyć. Pewnie już wszyscy zauważyliście, że jestem cały czerwony. To przez to, że po prostu się nagrywaliśmy odcinek do Ernesta Fritzusa i robiliśmy go, kurde, nad jeziorkiem i było takie słońce, jeszcze pojechaliśmy w najgorszą godzinę, o 12. Mówię wam, jeżeli nie jedźcie nigdy nad wodę o 12, bo wtedy tak was spali, że to jest w ogóle hit. 12 to jest najgorsza godzina, zapamiętajcie moje słowa, mówię wam. No, w każdym razie robiliśmy odcinek do Ernesta, no i niestety, ale teraz mam koszulkę pod koszulką, że tak powiem. Mam białe takie, nie wiem czy to widać w sumie na kamerze. Ale no,
bolesne to jest przeżycie, doświadczenie i tak dalej. Więc nie polecam. Nie polecam. Przeładuję tutaj sobie shotgunika. Szybko MFK i dobra, i spróbujemy tutaj na kogoś się tu zasadzić. Mam nadzieję, że kogoś tu spotkamy za chwilę. I przy okazji przydałoby się pozbierać trochę. Trochę jakichś tych. Trochę surowców do budowania. Tylko jak mi plecy zaraz który zrobi, to się zdenerwuję. Z tego i tak mam dużo surowców. O nie, auto, alarm się włączył. Szybko. Uf. Rozwalone. Jakoś cię ktoś tu jest, czy nie? Nawet jeżeli ktoś jest i do nas strzeli pierwszy, to spoko, damy sobie radę. Nie z takimi sobie dawaliśmy radę, nie? Na luzaczku. Dobra, wjeżdżamy tu po schodkach. Dobra, martwy. Ej, to nie było aż takie trudne. Kurde, jak ja tego nie lubię. Nie potrafię czasem budować. Ej, to nie było w ogóle trudne, tak szczerze mówiąc. To było jeden z najprostszych killów, jaki do tej pory miałem w sumie. I patrzcie, jakie kół, prawie całe niebieskie kół. Słuchajcie, jak sztucera tego wywalimy, to mamy całe niebieskie kół. Co wy na to? Full blue EQ. To mi się podoba. Nowy skinik, omenik, do tego jeszcze... Ło, ło, jest gość. Gdzie on jest? Typie! O! Kurde, jak ja tego nie lubię! Że tak close, a ktoś mnie tutaj dobije zaraz. Jak nic ktoś mnie dobije. Jak nic. Chowam się, chowam. Szybko. O, full niebieskie kół będę miał za chwilę. Zobaczycie. Full niebieskie kół. Bo tam widziałem już tego shotguna szybkostrzelnego. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa. Ja go nazywam szybkostrzelnym shotgunem. Famasik. Słuchajcie, no. Generalnie wziąłbym tego 7 potek. Wziąłbym tego famasika. No, ale niestety. Niestety. I wziąłbym także. Dobra, wezmę tego shotguna. Potki się nie liczą, okej? Okay? Potki się nie liczą. Potki to jest inna sprawa. Potki się zaliczają do każdego rodzaju. Do niebieskiego, do białego, do jakie tam są, zielonych, legendarnych, wszystkie. Potki się nie liczą. Jak coś ma full niebieskie eku. Mówię wam, a full niebieskie eku znaczy tylko jedno. Że wygramy to. Zobaczycie. Zobaczycie, że to wygramy. Na luzaczku. Dobra, zostaniemy się tutaj na górę i przydałoby się generalnie też sprawdzić jak ze strefą. Jesteśmy... Spoko, jest spoko. Widzicie, jakie mam nieskoordynowane ruchy. W ogóle otwieram jakieś inne te... Jakieś mapy, escape'y, inne rzeczy, opcje, bo po prostu koordynacja ruchowa dzisiaj jest u mnie naprawdę na najniższym poziomie. Najniższym możliwym poziomie. No i dobra. Daleko strefa. Spróbuję ich zabić. W ogóle pod ostatnim odcinkiem naprawdę tyle osób mnie zhejtowało za to, że nie wiem już jak się nazywa ta broń, sztucer w sensie. Naprawdę, a więc nie pamiętałem takich rzeczy, dajcie spokój w ogóle. Tyle osób widziałem, napisało mi, za co dziękuję w ogóle. Bo połowa z nich pewnie nawet nie zhejtowała, tylko po prostu chciała pomóc, bo was pytałem. Więc dziękuję bardzo. Zawsze można na was liczyć, co najważniejsze. To mi się podoba bardzo. Za każdym razem, w ogóle pod każdym odcinkiem, jaki do tej pory miałem, zawsze dostaję milion odpowiedzi na moje pytania. Co mnie naprawdę mega, mega cieszy, bo dzięki temu widzę, że między nami jest jakaś, wiecie, jest jakaś taka fajna więź, rozmawiamy sobie między odcinkami. Plus jeszcze do tego, jeżeli chcecie ze mną po prostu sobie pogadać tak na wiecie, to wpadajcie na live'y, bo często w sumie odpalam live'y. Jak na razie 800 osób wpada na każdego live'a i naprawdę jest fajnie. Mega. Ja się mega zawsze bawię na live'ach. Ło! Nie wiem skąd, ale wiem, że we mnie nie trafił. To jest plus. Ale nie wiem skąd. Więc tu się pojawia problem. Panie. Gdzie pan jest? Tam jest? Czy mi się wydaje? Nie, to jest niemożliwe, żeby on tam był.
I najgorsze jest to, że jak on do mnie strzelił, to się szczerze mówiąc trochę boję wychodzić, ale muszę. Tańczący z kulami, normalnie. Pyk. Raz na jakiś czas taki pyk. I tutaj bang, bang, bang. Musimy sobie wziąć niestety, bo jeżeli chodzi o trocy, to jak zwykle mam ich mało. Bardzo. Więc surowce to jest, pamiętajcie, surowce w tej grze to jest jedna z najważniejszych rzeczy, przez to, że trzeba budować. O, strzelał się tam. Dobra. I wszyscy też mi pisali, że mnie rozwalał do końca drzew. Więc tym razem nie rozwala. Tym razem nie rozwala. Rozwaliłem dwa, to jedno zostawię nierozwalone. Niech wam będzie. Żeby potem nie było znowu, że się was nie słucham. Że nie czytam komentarzy czy coś. Dobra. Powolutku, powolutku. Gdzie jest tamten gościu, co do mnie strzeli ze snajperki? Boję się przez to, że on jakby ma przewagę w sumie. Bo wie, gdzie ja jestem, a... Znaczy, teraz pewnie już nie wie. Ale generalnie wiedział, gdzie jestem. Widzę... Czy to był gość? Czy tam za tym kamieniem to był gość? Czy mi się wydawało? Jest. O! Jakbym go trafił, to by było piękne, nie? Co nie, że to by było piękne? Dobra, wykorzystam jego własną strukturę tutaj. O ile zdążę. Gdzie on jest? Jak myślicie? Tu jest. Gdzie on może być? Dobra, trochę stracił. Kurde, to było słabe, co zrobiłem. Bardzo słabe. I on musi lecieć, bo strefa. Ja też w sumie muszę. Dobra, ja uciekam. Ja uciekam, ja nie chcę tracić życia od strefy. Nie, proszę, nie. Proszę, zostaw mnie, strefo. I się skampię tutaj. Tu się skampię. O. Poczekam na niego. O. Fuck. Nie. Uciekaj, Pietrek. Uciekaj. Co się dzieje? On tu zaraz będzie, prawda? Prawda, że zaraz będzie? Musi tu być. Musi być. Chyba, że zginie. Gdzie on jest? Czy go słychać, czy nie? Tam jest jeden. No nie. To jest bardzo zły znak. To jest bardzo zły znak. Ale o... Dobra, chowamy się. Na razie w domku. W domku jest, czuję się najbezpieczniej w sumie ze wszystkich miejsc. No naprawdę, z każdej strony mogą mnie teraz zajść. To jest najgorzej. Najgorzej jak może być. Kiedy mogą cię z każdej strony zajść dosłownie. Ty wiesz gdzieś... A ja nie wykorzystuję w ogóle... Mojej przewagi dwóch shotgunów, nie wiem czemu. Jest gość. Nie, przeładuj, Pietrek. Dobra, leży. Czy on coś nam miał fajnego? Sprawdzimy sobie snajperką, patrzcie, taki stipek. Nie wiem, czy miał coś fajnego. Dobra, dawaj. Dawaj, ziomek. O, ale widzieliście to, jak mu czubek włosa normalnie rozwaliło, nie? Czubek włosa go trafiło. Ja nie mogę, no. Bo tak blisko. Czy stąd? Stąd mam jakąś możliwość w ogóle do niego strzelić? Czy nie mam? Stąd? Może stąd mam. O! Boję się, że ktoś tutaj będzie, wiecie o co chodzi. Poza mną. Ziomek. Ziomek. Gdzie mi tu wchodzisz, ziomal? Gdzie on poleciał? Kampi tu? Czy gdzieś poleciał? Tam gdzieś poleciał, prawda? Poleciał już do przodu. Tam się mnie nie boi, poleciał bez strachu w ogóle. Dobra, biegnę do niego, ja też się nie boję. Żeby nie było potem, że jestem jakiś strachaty.
Tam jest gość. No, leż. Leż tam i nie wstawaj. Nie ma tak. Wykorzystam jego tutaj medpaka, żeby się troszeczkę uleczyć. I zabiorę na pewno potki małe. Małe potki są lepsze niż medpak. Naprawdę, mimo tego, że niby medpak może więcej wam dać w sumie życia, to i tak te potki się ile? 1,5 sekundy? Siorbie? Czy ile tam się bije? Dobra. Ale go... Czy on... On nic nie miał? Naprawdę? Całą rundę dał radę bez żadnego itemu? O! Dobra, kolejny. 6 osób do końca. Naprawdę jest nieźle. Jest nieźle i nie chcę tego teraz sobie popsuć. Tylko czy ktoś tu jeszcze leci poza mną? O, to jest pytanie. Bardzo możliwe, że czeka tylko, aż właśnie wezmę to, co wziąłem teraz. Ale, o, szybko, chowamy się. Szybko. Dobra. O, jest tam gdzieś snajper. Jest snajper. Dobra, widzę jego wieżę. Widzę wieżę snajperską. Słabo. No i zamieniamy tą broń, no. Zamieniamy, no. Nie ma co. Fioletowa snajpa to jednak fioletowa snajpa. A tam itemy jakieś fajne. Polecę tam do tych itemów, tylko dlatego, żeby zobaczyć, czy tam nie ma jakiegoś skara legendarnego, skoro już i tak zamieniliśmy niebieskie bronie, także spoko. Możemy sobie... O kurde, to jest RPG. Stajcie? RPG, idę po niego. RPG jest zawsze spoko. Stracę, ojeju, to ile życia. O, naprawdę, 30 życia to jest sporo, ale za RPG myślę, że warto. Myślę, że warto, naprawdę. Zresztą zobaczymy, czy warto. Zaraz się okaże. Problem, że mam w sumie słabego shotguna. I oni mają już wieże pobudowane. O! O kurde! Ale strach! Ale się przestraszyłem. Jezu, nie spodziewałem się, że wie, gdzie jestem. Dobra. Tam widziałem gościa, który idzie, ze strefy odchodził. Dobra, pozbyliśmy się jednego. Ale to, wiecie, że to jest nic w tym momencie. Pozbyć się takiego jednego gościa. Dlatego, że tu już leci kolejne mnóstwo. I tam na tej wieży jest na pewno gość. Już czeka tylko. Czeka na mnie. Czeka na mnie, aż tylko wystawię główkę. Ajajajajaj. Naprawdę, zacięty pojedynek. 4 osoby do końca. 4 osoby do końca. Plus jest taki, że ja w sumie mam dużo ammo bardzo. Więc nie muszę się bać, że mi zabraknie. Z drugiej strony powinienem na pewno tutaj się otoczyć bardziej. Tym wszystkim. O, jest gość. Biegnie. Tu będzie. O! Idealny strzał. W kolano chyba dostał. Dobra, ten jeden mu zrobi plecy teraz w tym momencie. Więc spoko. Jeden mu zrobi plecy. I się pozabijają tam nawzajem. O nie! O nie! O nie! O nie! Za to ja dziękuję temu panu. Tak się nie bawimy. Tak się zdecydowanie nie bawimy. Prosimy o chwilę cierpliwości. Zaraz się pana podbędę. No jak on traci życie w ogóle, nie? I co? Ale przeżywa non stop. Dalej przeżywa. Ciekawe gdzie tamten, co tam był, co go trafiłem ze snajpem, nie? A, czeka tam. Ciągle. Ciągle wystawia łepek.
Ale ja pełne skupienie mam teraz pewnie, nie? Trudno mi się z wami rozmawiać teraz w tym momencie. Przez to, że muszę się tak skupiać. A on się tam leczy. Gdzieś tu znowu nawalają do mnie. Non stop. Non stop do mnie strzelają, no. Niech oni się pozbędą siebie nawzajem. Proszę. Jest, idzie. Idzie gość. Czy tu jest... Tu jest w miarę w sumie zamknięty teren. I tutaj chyba strefa jest, prawda? Prawda, że jest strefa? Powiedzcie mi, że jest strefa. Że jesteśmy w strefie. Ostatnia osoba? Dwie osoby zostały, czyli ostatnia. Na to wygląda. Wygląda na to, że naprawdę ostatnia osoba została. Nie wiem, jakim cudem w ogóle to się wydarzyło. W którym momencie? Ale ze snajpy go. Spróbuję zabić. Aj, on ma ten granatnik. Pierdzielony, denerwujący. O! Dobra, też mu zburzyliśmy. Więc jest spoko. Jeszcze raz spróbujemy. Trzeba wygrać to, nie? Bo żal. Naprawdę żal przegrać coś takiego. Taki moment. Z drugiej strony wystawi. Nie. A, fuck. Wyjazd, gościu. Nie! 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 Widzieliście to? Ale było blisko. 95 HP. 5 killów miał, ja miałem 9. Okej, okay. Bardziej zasłużyłem. Ale dobra, trudno się. Tak czy jak. Kochani, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Nie udało się wygrać, ale było blisko. 9 killów nabitych. Nowy skin na nowym skinie, więc mogliście zobaczyć sobie, jak się prezentuje nowy skin. Do tego prawie wszystkie niebieskie bronie miałem. To brzmi jak jakiś challenge w sumie. Niebieskie bronie w ekwipunku i czerwona spalenizna. Dobra. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, to pamiętajcie o łapce i o subskrypcji. Zapraszam was na live'y. Do zobaczenia następnym razem. Siemaneczko. Elo.